Cześć kochani! Kończą się wakacje, zaczyna się nowy rok szkolny. Jeżeli jesteście aktualnie, a raczej będziecie w klasie maturalnej, to mogą Wam w głowie pojawić się dwa takie pytania, dwie takie obawy. Pierwsza kwestia to jest wybór przedmiotów maturalnych. Co na tej maturze zdawać, a czego nie zdawać? Druga kwestia jest taka, że zapewne będzie Wam szczególnie na początku towarzyszył stres. Jak rozłożyć materiał? Czy na pewno podołacie? Czy dacie sobie radę? I chcę Wam wyjść naprzeciw. Chcę Wam pomóc podjąć decyzję w kontekście fizyki, czy warto ten przedmiot zdawać, czy nie w Waszym przypadku. A jeżeli zdecydujecie się na zdawanie fizyki, to chciałabym pomóc Wam zredukować stres związany właśnie z tą fizyką. W jaki sposób? Zapraszam Was serdecznie do udziału w bezpłatnym wydarzeniu, takim trzydniowym, gdzie będziemy przez 3 dni omawiali sobie najważniejsze informacje z 3 działów z fizyki. Z dynamiki, magnetyzmu i fizyki atomowej. Z jednej strony są to działy, które są bardzo popularne na maturze, mam tutaj na myśli dynamikę. Z drugiej strony są to działy, które są często dla Was problematyczne, na przykład magnetyzm czy fizyka atomowa. Takie zestawienie pozwoli właśnie osobom, które nie wiedzą, czy zdawać maturę z fizyki, zobaczyć, czy jest to coś dla nich, czy niekoniecznie, czy są w stanie to załapać, czy nie. Natomiast dla osób, które właśnie są pewne, że tą maturę z fizyki będą zdawać, myślę, że to będzie takie fajne usystematyzowanie wiedzy, powtórka, ale także właśnie odczarowanie tych trudniejszych działów. Myślę, że po tym wydarzeniu zobaczycie, że nie ma się czego bać i że jeżeli się naprawdę przyłożycie, będziecie ciężko pracowali, podejdziecie do tego ambitnie, to jest jesteście w stanie osiągać spektakularne rezultaty. Także serdecznie Was zapraszam na wydarzenie. Startujemy już 31 sierpnia o godzinie 18 i przez właśnie następujące 3 dni, czyli 31 sierpnia, 1 września i 2 września, będziemy sobie te 3 działy przerabiać. Także wskakujcie w opis tego filmiku, tam znajdziecie link do wydarzenia, zapisujcie się, no i do zobaczenia! Zredukujemy Wasz stres i pomożemy właśnie podjąć odpowiedzialną decyzję, czy ta fizyka na pewno nie jest dla Was, bo może jest. Do zobaczenia.